Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kontynuujemy jak co czwartek podróż wraz z ojcem Klaretem, podróż w jego życiorysie, w jego zmaganiach, w poszukiwania woli Bożej. 1839 rok. W Polsce, co się dzieje w tym czasie? Polski nie ma, to zaznaczam. Polska, to jest ten czas, kiedy Polski jeszcze nie ma na mapach. Natomiast Kraków opuściły wojska pruskie i rosyjskie na skutek protestu w Anglii i Francji. Francja nam się przyda w kontekście ojca Klareta. Na świecie wykonano pierwsze zdjęcie księżyca. Alfons Maria Liguori zostaje kanonizowany w tym roku. Natomiast nasz ojciec Klaret po takim wcześniejszym rozeznaniu, pragnąc udać się do Rzymu, do kongregacji rozkrzewiania wiary, aby zostać misjonarzem takim wędrownym, głoszącym tam, gdzie potrzeba, udaje się do Rzymu. Więc 2 października odpływa z Marsylii, czyli z południa Francji, a 6 dociera do Rzymu. Zanim do Rzymu, do Marsylii dotarł pieszo, sprawdziłem to dziś na mapie, nigdy jakoś wcześniej tego nie sprawdzałem. Z Barcelony, z okolic Barcelony, skąd wyruszał do Marsylii, jest 504 km, więc całkiem długa podróż. Ojciec Klaret wychodził w tę długą podróż z dużym zaufaniem, bardzo to pięknie relacjonuje na kartach swojej autobiografii. Pisze, że przechodził przez takie miejscowości, gdzie grasowali przestępcy, było bardzo niebezpiecznie. On nie bał się tam iść, przechodził i zdarzało się tak, że kilka dni później rozmawiał z kimś, kto również szedł tą samą trasą i okazywało się, że właśnie w przeciągu tam 2 dni odstępu tego rozmówcę okradziono, zgrabiono doszczętnie. Natomiast ojciec Klaret, jakoś prowadzony palcem Bożym przez te trudne wydarzenia, bezpiecznie docierał do celu. Mimo różnych niedogodności, mimo różnych trudności, które na swojej drodze spotkał. Ty pozwólcie na cytat ojca Klareta. Niech on nam opowie trochę o tej podróży statkiem z Marsylii już do Rzymu później. Ponieważ moja podróż do Rzymu nie była dla przyjemności, lecz po to, by pracować i cierpieć dla Jezusa Chrystusa, uważałem, że powinienem poszukać sobie najskromniejszego i najbiedniejszego miejsca, gdzie miałbym najlepszą okazję cierpieć. Dlatego kupiłem bilet na pokład od strony dzioba, najtańsze miejsce na statku. Odszedłem zmówić różaniec i inne modlitwy, a potem szukałem miejsca, gdzie mógłbym nieco odpocząć. Nie znalazłem nic odpowiedniejszego, jak tylko zwój lin, na którym usiadłem i uparłem głowę o armatę, która stała przy otworze strzelniczym z boku statku. W
tej pozycji rozmyślałem nad tym, jak Jezus odpoczywał, kiedy płynął łodzią ze swoimi uczniami. Temat był tak bardzo odpowiedni, że Pan chciał, aby również było podobieństwo, jeśli chodzi o burzę. Kiedy odpoczywałem, zerwała się ogromna burza i woda zalewała statek. A ja, nie wstając ze zwojulin, zakryłem sobie głowę płaszczem, a węzełek z prowiantem i kapeluszem położyłem na kolanach. Przyciskając do siebie, głowę pochyliłem trochę do przodu, aby pływała po mnie woda z fal rozbijających się o statek. Na szczęście po tych trudnych wydarzeniach trochę się sytuacja poprawiła, bo przestały go zalewać słone morskie fale, natomiast zaczął padać rzęsisty deszcz. Więc ta woda ze słonej zmieniła się na słodką. To podejrzewam, że był jakimś udogodnieniem, trochę lepiej to było. Natomiast tak mniej więcej wyglądała wówczas podróż ojca Klareta. Z dużym jakimś takim, nie wiem, wstydem chyba trochę czyta się te teksty. Jak bardzo można się poświęcić pełnieniu woli Bożej, nie zważając w ogóle na jakieś niedogodności, które wokół się spotyka, a jednocześnie nawet szukając tych niedogodności, po to, by te cierpienie ofiarować, by cierpieć dla Jezusa, tak jak słyszeliśmy to przed chwilką. Można sobie zadać pytanie, jak jest z moją podróżą przez życie. Czy to czasem nie jest tak, że nam już dzisiaj bliżej, bardziej tak się skłaniamy do jakiegoś luksusu, do wygody, właśnie wygody szukamy. Jak dzisiaj byśmy płynęli gdzieś statkiem, czy jechali gdziekolwiek, no to myślę, mało kto z nas szuka tych najbardziej najtańszych miejsc, takich najbardziej dokuczliwych w podróży, choć czasem pewnie też ze względów ekonomicznych. Ojciec Klaret szukał tego też, żeby, bo żył ubogo, ale po to, żeby prowadzić życie ubogie, jak najbardziej zbliżone do wędrownego kaznodziei z Nazaretu, któremu życie swoje ofiarował, któremu życie oddał. Pytanie, czego ja w życiu szukam? Mam jakiś, czy ja w ogóle mam jakiś cel, tak jak ojciec Klaret wiedział konkretnie, gdzie na ten moment chciał dotrzeć, do Rzymu, żeby tam zyskać aprobatę kościelną w dalszym głoszeniu Ewangelii. Pytanie, czy czasem chęć komfortu nie sprawia, że ja schodzę z jakichś Bożych ścieżek? Czy ja się daję prowadzić Bogu? Dzisiaj w Ewangelii było o tym palcu Bożym. Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, Pan Bóg nas wszystkich prowadzi. W życiorysach naszych, jak tu siedzimy, też są właśnie takie subtelne znaki Bożej obecności, opatrzności, palce Boże. Może czasem byśmy się tak domagali mocniej, tak jak się trochę domagali bohaterowie też do dzisiejszej Ewangelii, tak brutalnie domagali się znaku z nieba. Pan Bóg czasem da jakiś palec, jakąś bardzo drobną pomoc, jakiegoś bliskiego człowieka na drodze postawi. Ktoś powie coś drobnego, subtelnego. Czasem byśmy chcieli może, nie wiem, pięść, coś tak stanowczo, niech to usłyszę, niech ja to poczuję, że Pan Bóg do mnie mówi. Całą rękę może, niech mi pomacha jakoś. Nie, a to będzie jakieś Boże prowadzenie. Może czasem tego nie słyszymy, tak jak to w pierwszym czytaniu, bo się do Boga odwracamy jakoś plecami. Nie, szukajmy twarzy Chrystusa, twarzy Boga, którą nam pokazał właśnie w Chrystusie, który jest obrazem Boga niewidzialnego, żebyśmy wiedzieli, po co to wszystko, po co te zmagania, szukanie Jego woli, żeby On był dla nas po prostu ważny, żeby w tych naszych codziennych wędrówkach Go po prostu nie zabrakło. Spójrzmy więc z wdzięcznością dziś na te wszystkie Boże interwencje, które w ostatnim czasie były naszym udziałem, waszym udziałem, kiedy was prowadził. Sięgnijcie pamięcią, na pewno takich chwil macie mnóstwo, tylko czasem jakieś troski dnia codziennego mogą to przysypać, przytłoczyć. Warto tym się jakoś zachwycać, że jestem dla Boga ważny, że On jest przy mnie i że palcem Bożym mnie prowadzi przez życie, że nie jestem jak pyłek na wietrze rzucony i którego fale czy wiatr gdzieś tam miota. Ja zupełnie nie mam wpływu na to, co się dzieje. Czasem tak jest, że jesteśmy słabi, ale naszą siłą jest Pan Bóg, który przy nas jest i chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Prośmy więc Pana o takie wdzięczne serce, które od takiego domagania się, od takich roszczeń będzie potrafiło przejść do takiej szczerej, miłującej wdzięczności za to, że Bóg palcem Bożym nas w życiu prowadzi. Amen.